E uh -huh. 9 minut po godzinie 8.00 w studiu zapowiadany gość, dr Magdalena Pinker, kuratorka wystawy Paderewski w Muzeum Narodowym w Warszawie. Dzień dobry. W rozmowie z dyrektor Agnieszką Morawińską jakiś czas temu zapowiadaliśmy, jak niezwykły będzie to rok dla Muzeum Narodowego w Warszawie. Wszyscy świętujemy stulecie niepodległości, także muzeum, które wtedy zyskało tę siedzibę, w której obecnie się znajduje. Mhm. I y, postać, którą Państwo przypominają jako pierwszą, przypominają to może złe słowo, pokazują w różnych y, odsłonach, jest y, bardzo silnie związana z polską niepodległością, y, bowiem, y, no właśnie, Paderewski. Y, skoro pora y, śniadaniowa. A państwo mogą obejrzeć naszą rozmowę na stronie radio.pl, To pokażę fragment katalogu wystawy i piękne łyżeczki. Zacznijmy od tak. tych łyżeczek, bo one są bardzo ciekawe, wyeksponowane w sposób yy, interesujący w jednej z sal. A pokazują, czy są takim dowodem bardzo wielu podróży. Tak, Ignacyan Paderewski był wielkim muzykiem, ale też człowiekiem w podróży. To oczywiście jedno z drugim się bardzo łączyło, ponieważ podróżował ze względu na swoje tournée. I razem ze, ze swoją żoną Heleną zbierali łyżeczki. Łyżeczki pamiątkowe z miejsc, które odwiedzali. Prezentujemy na wystawie 50 łyżeczek z czterech kontynentów. I Jest to no, taki dziennik podróży, który można, ważny, poniekąd przyjrzeć. Śledzić na podstawie, na podstawie tych no, bardzo interesujących y, łyżeczek, a także pokazuje Paderewskiego jako człowieka z ciekawym hobby. Niektórzy ludzie różne rzeczy zbierają, a Paderewski zbierał łyżeczki bardzo piękne. Zaczęliśmy analizować, że jest łyżeczka zakopiańska, jest łyżeczka z Tasmanii. Tak, 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 australijska. I ta, która cieszy się, czy najbardziej zwraca uwagę, łyżeczka ze swastyką, ale chodzi o tę swastykę... Tak, północnoamerykańską. To jest symbol stosowany przez, przez Indian północnoamerykańskich. Symbol słońca, który no, niestety obecnie kojarzy się z czymś zupełnie innym. To są oczywiście symbole wielu podróży. Także takie drobne znaczniki niebywałego statusu, którego, który osiągnął Paderewski. Jak rozpoczyna się ta, ta kariera, ta droga? Od ubogiego szlachcica z Żytomierza, który właściwie dzięki sile charakteru, ale też pewnej aurze hmm. osiąga niebywały sukces. Historia Paderewskiego, a także, także ta wystawa, zaczyna się od takiej chyba najbardziej oczywistej twarzy Paderewskiego, jako muzyka, jako pianisty, jako osoby z jednej strony obdarzonej niezwykłym talentem, ale także niezwykle pracowitej, ponieważ no, talent to za mało jak zawsze, a, a, a ambicja Paderewskiego, jego ciężka praca no, sprawiła, że, że stał się no, najsłynniejszym Polakiem na świecie i, i jednym z najbardziej znanych y, pianistów y, ówczesnych. Świata, ale do tego dochodzi także rzecz, można by powiedzieć, pozamerytoryczna, a mianowicie jego charyzmatyczna osobowość no i coś, co poruszało tłumy, jego aparycja i burza rudych włosów. Archanioł, złotowłosy, wielokrotnie tego tak. typu porównania się pojawiają. Osoba, która gdyby dziś spotykała się z tego rodzaju popularnością. Powiedzielibyśmy o niej celebryta, ale w takim Pozytywne pozytywnym znaczenie. znaczeniu. Tak, bowiem w momencie, w którym rozpoczyna się jedno z, jeden z objazdów przez Amerykę, to państwo też przytaczają takie relacje. Wielu ludzi czeka na ten pociąg, którym Paderewski mhm. jeździ, żeby móc chociaż przez chwilę zobaczyć właśnie ten pociąg, w którym się znajduje. Albo... Jacyś robotnicy myją po raz kolejny ten sam wagon, żeby móc posłuchać, jak Ignacy Jan Paderewski przygotowuje się do występu. Tak. To wydaje mi się, że obecnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wielką gwiazdą był Paderewski. Jak się czyta właśnie opisy jego mdlejących fanek, marzących o obcięciu pukle jego włosów, albo kobiety, które wyszywały sobie fragmenty jego menueta, najsłynniejszego utworu przez niego skomponowanego, na pończochach. No, to, 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 jak się to obecnie czyta, możemy myśleć o, o gwiazdach rocka albo gwiazdach pop. A tu mówimy o Ignacym Janie Paderewskim na początku XX wieku. To jeszcze raz pokażę jedno ze zdjęć. 1932 rok i koncert Ignacego Jana Paderewskiego w słynnej Madison Square Garden, a więc nie przebrane tłumy. 16 tysięcy ludzi. Na tym, na tym zdjęciu i na tym koncercie było 16 tysięcy ludzi. Dla pianisty który porywał tłumy, ale czy można powiedzieć, że oczywiście ten nieprawdopodobny talent, on od samego początku był kształtowany w służbie kraju, w służbie Polski, bo i takie wypowiedzi Państwo samego tak. inna, co Jana Paderewskiego Tak, to jest, to jest fascynujące, jak u Paderewskiego, z jednej strony ta, ta kariera muzyczna, z drugiej strony kariera no, polityczna, może za dużo powiedziane. No, Paderewski, dyplomata, mąż stanu, jeden z ojców polskiej niepodległości, ale u niego te, te dwie twarze są komplementarne. Paderewski grając i, 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 i będąc sławną osobą na całym świecie, za każdym razem podkreślał, że pochodzi z kraju, którego początkowo nie było na mapie. On wykorzystywał swoją, swoją sławę, swoją popularność, swoje znajomości do głoszenia tego, że Polska powinna być niepodległym krajem. Co znalazło się później w planie prezydenta Woodrowa tak. tak jest, dzięki staraniom. Proszę opowiedzieć, jak, bo o tej pierwszej części, o tej jego działalności muzycznej opowiedzieliśmy już i to jest jedna z sal. Jak państwo postanowili podzielić ten bogaty materiał, który, dodajmy, pochodzi w znacznej mierze dzięki temu, że Ignacy Jan Paderewski ofiarował w tak. testamencie. zapisał w testamencie z 1900. 1930 roku swoją kolekcję sztuki Muzeum Narodowego, Nar Narodowemu w Warszawie i przez pryzmat tej kolekcji opowiadamy historię o, o Paderewskim. O Paderewskim muzyku, od tego zaczynamy, o Paderewskim gwieździe właśnie podróżników, w cudzysłowie yy, znajomym wielkich ówczesnego świata. O Paderewskim, który otrzymywał no, największe dzieła sztuki od, od, od artystów, yy, którzy wdzięczni byli za jego, za jego działalność muzyczną, yy, społeczną, yy, więc na na wystawie można też zobaczyć dzieła Malczewskiego, Siemirackiego, tekę od Towarzystwa Przyjaciół Zachęty Sztuk Pięknych. Czyli wielkie dzieła, sztuki, które tak naprawdę przez to, co przy, przedstawiają, niekoniecznie wiążą się z Paderewskim, ale są darami dla samego Paderewskiego od tych artystów, co znowu podkreśla, jak on był ważną postacią. Na wystawie prezentujemy również życie prywatne Paderewskiego. Nasza kolekcja zdjęć pozwala zajrzeć, że tak powiem, do do domu Paderewskiego. E, szczególnie, że, że posiadamy też w, w tym, dostaliśmy w darze od Paderewskiego e, rzeczy, które znajdowały się w jego słynnej willi Rion, bo są w Szwajcarii. Więc można e, zobaczyć nie, portfele Paderewskiego, portrety jego jego żony, które wisiały na, na ścianach w jego domu. Akcesoria do palenia. A, akcesoria do palenia. Paderewski był nałogowym palaczem całe swoje życie. E, oprócz tego e, ciekawe. E, Pasję jego żony, która hodowała kury ozdobne, i różne nagrody dla tych kur, czy dla niej, trudno powiedzieć, prezentujemy. No i, i chyba największe zaskoczenie tej wystawy, przebogata kolekcja dalekowschodnia, ponieważ największe dzieła sztuki, które Paderewski zbierał w, swojej, w swoim domostwie, a tak naprawdę najliczniejsze, to właśnie sztuka chińska. także I japońska, światowej klasy. Tak, tak, tak. Te emalie, porcelana, laka. Szkło chińskie, no, cała sala no, wypełniona setkami, dosłownie setkami e, obiektów. Myślę, że bardzo ciekawe są zdjęcia i ta opowieść rodzinna, bo ona e, przywołuje może mniej znane wątki z życia Ignacego Jana Paderewskiego. To na przykład, że właściwie był młodym, też nieszczęśliwym człowiekiem, prawda? Jego syn umarł w wieku 20 lat, że, że właściwie tak. to też jest taka historia odbijania się, no może nie od dna, ale od takich bardzo trudnych momentów. Tak, jego, jego życie obfitowało w bardzo dramatyczne elementy. No, został wdowcem w wieku lat 20. Pochował własne dziecko jedynego syna, Alfreda. Więc ta, ta, ta wystawa też pokazuje takiego Paderewskiego prywatnego. Mimo tego, że kończy się tą salą, no, takim drugim, najbardziej oczywistym obliczem Paderewskiego, czyli Paderewskiego patriota, mąż stanu, dyplomata. Gdzie, gdzie oglądamy, nie wiem, na przykład listy, listy wyborcze z, z wyborów, w których w w 1919 Paderewski startował, ale także adresy hołdownicze, takie dyplomy od różnych organizacji, które dziękowały Paderewskiemu za, za jego działalność i są to zarówno takie oficjalne organizacje typu, nie wiem, o, jakieś filharmonie, opery, zachęta, ale także górnicy, dziewczęta warszawskie, no i mój, mój faworyt klub wioślarek. Są także odznaczenia, y które otrzymał Ignacy Poderewski. O tej liście wyborczej e, rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę. Mm. To jest coś, co budzi e, wielkie zdziwienie, zaskoczenie, przykuwa uwagę. Nie tylko dlatego, że można e, zobaczyć, jak bardzo złożone i ciekawe było wtedy społeczeństwo poprzez tych kandydatów, e, którzy byli wystawiani w poszczególnych listach. E, no więc e, niezależnie od warstwy, każdy e, jest określony jakimś zawodem, Roman który znajduje się na miejscu drugim tej samej listy co Ignacjan Paderewski mhm. jako publicysta, ale są też tkacze, robotnicy. Ignacjan Paderewski, zawód obywatel, obywatel co tak. mówi najwięcej, nie muzyk, nie artysta. No właśnie, bo jak określić innym słowem, Paderewskiego, to był właśnie wielki problem tej wystawy, w jaki sposób nie idąc za Gombrowiczem, nie upupić tego Paderewskiego, żeby nie, nie sprowadzić go do jakichś takich oczywistych określeń. No, oczywiście to jest zadanie poniekąd niemożliwe, ponieważ Paderewski robił tak wiele, żył tak długo, 81 lat, że, 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 że opowiadanie o nim no, łączy się z pewną niemożnością pokazania, jak to był niezwykły człowiek, no ale robimy co w naszej mocy i wydaje mi się, że ta wystawa służy temu, żeby pokazać Pokazać zarówno jego publiczne, jak i, jak i prywatne oblicze. Pierwsza z trzech wystaw na stulecie niepodległości, które przygotowało Muzeum Narodowe w Warszawie. Paderewski. Ekspozycja będzie czynna do 20 maja, tak. a więc jest trochę czasu. Zapraszamy bardzo serdecznie. Zapraszamy. Przy okazji przypomnę, że można zwiedzić Galerię Wzornictwa Polskiego XX wieku. Mm -hmm. To też jest nowość e, i, i w ogóle zapraszamy do Muzeum Narodowego w Warszawie. Patronem tej wystawy jest Polskie Radio. Doktor Magdalena Pinker, kurator ekspozycji pozycji była naszym gościem. Dziękuję, gratuluję ja dziękuję. wszystkiego dobrego. <gry> dziękuję bardzo.